Mamy porównać liczby, nie używając kalkulatora. Zacznijmy od podpunktu A. Mamy po jednej stronie pierwiastek z dwóch odjęć 1,4 versus 1,4 odjęć pierwiastek z dwóch. Tutaj nie używając kalkulatora, ale warto mieć taką wiedzę, że pierwiastek z dwóch to jest około 1,41, lekko ponad 1,40. Czyli tutaj jak odejmiemy, wyjdzie 1,41 odjąć 1,40, czyli mamy około lekko ponad 0, około 0,01. A tutaj zobaczmy, jest liczba przeciwna. To są liczby przeciwne. Nawet jakbym tutaj wyłączył minus przed nawias, miałbym pierwiastek z dwóch odjąć 1,4. Zobaczmy, to są liczby przeciwne. No i ta liczba będzie w takim razie ujemna, bo tutaj od 1,4 odejmujemy 1,41, czyli ta po lewej jest większa od tej po prawej. Podpunkt B. Może tutaj zapiszemy B. Zobaczmy, podobna sytuacja. Pierwiastek z 3 to jest 1,70 bodajże. 1,73. I tutaj ta wiedza też się przyda do szacowania, bo zobaczmy, znowu widzimy, że te liczby są przeciwne, ale jeżeli nie znamy, ile w przybliżeniu jest pierwiastek z 3, no to mamy problem. No i teraz, jeżeli to tę wiedzę mamy, czyli wpiszemy sobie około 1,73, a tu jest 1,75, bo 1,34 to jest 1,75. To od liczby mniejszej odejmujemy większą, czyli lewa strona, ta liczba po lewej jest ujemna, a ta po prawej jest przeciwna, bo zobaczmy, tutaj mamy zmienione znaki, czyli jest dodatnia. Czyli w tym przypadku liczba po prawej jest większa od liczby po lewej. No i szacowania, ciąg dalszy. Zobacz, mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 5. No i nie znając dokładnie tej liczby, zobaczmy, że ona na pewno jest mniejsza od 3, no bo 3 do 3 to 27. Ona też jest mniejsza od 2, bo 3 do 2 to jest 8. Czyli ta liczba pierwiastek trzeciego stopnia z 5 możemy na pewno powiedzieć, że jest mniejsza od 2 i większa od 1. Dlaczego tak? No bo jakbyśmy podnieśli stronami do trzeciej potęgi, mamy 1 do trzeciej, czyli 1. Tutaj się robi piątka, a tutaj się robi ósemka. Tyle o tej liczbie wiemy. No i tutaj mamy 3 odjąć i zobaczmy, 3 odjąć pierwiastek trzeciego stopnia z minus 5. Pierwiastki nieparzystego stopnia z liczb ujemnych zachowują ten znak, czyli to jest tak naprawdę 3 dodać pierwiastek trzeciego stopnia z 5, bo te dwa minusy się znoszą. A po prawej stronie mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 5 dodać 3. To jest to samo. Te liczby są tym samym, czyli one są sobie równe. Lecimy. Czyli tutaj nawet nie musieliśmy wiedzieć, w jakim przedziale jest ta liczba do porównania. Podpunkt D. Tu mamy minus 1 odjąć pierwiastek 5 stopnia z minus 1. Nieparzyste potęgi zachowują znaki, czyli można zapisać, że to jest minus 1. Minus i minus daje plus 1, bo pierwiastek dowolnego stopnia naturalnego z 1 to będzie 1, a nieparzystego stopnia z minus 1 będzie zawsze minus 1. Czyli to jest minus 1 i mamy minus przed pierwiastkiem, dwa minusy dają plus, czyli mamy plus 1. Minus 1 plus 1 to jest 0. Po lewej stronie mamy 0. A po prawej stronie, zobaczmy, mamy taką liczbę. Pierwiastek nieparzystego stopnia zachowuje znak, czyli mam pierwiastek 5 stopnia z minus 2 do 5. Możemy zapisać, że to jest pierwiastek 5 stopnia minus, z przodu to jest minus 1 razy 5 do, razy 2 do 5. No i pierwiastek 5 stopnia z minus 1 to jest minus 1, pierwiastek 5 stopnia z 2 do 5 to jest 2, czyli minus 1 razy 2, minus 2. Po prawej stronie mamy minus 2. Czyli lewa strona to 0, prawa strona to minus 2, czyli liczba po lewej jest większa od liczby po prawej, ponieważ 0 jest większe od minus 2.
Podpunkt E. Pierwiastek z 3 i pierwiastek 4 stopnia z 9. Te liczby będą sobie równe. Dlaczego? Pierwiastek z 3 to jest 3 do 1 drugiej. A pierwiastek 4 stopnia z 9 to jest 9, to jest 3 do kwadratu. I pierwiastek 4 stopnia to jest inaczej do 1 czwartej potęgi. Czyli mamy 3 do potęgi 2 czwarte, czyli 3 do 1 drugiej. Czyli obie liczby są sobie równe, czyli możemy między nimi znak równości pisać. I teraz tutaj mamy 2 pierwiastki trzeciego stopnia z 2 i pierwiastek szóstego stopnia ze 128. Spróbujmy zapisać tak. Dwie liczby obok siebie, 2 pierwiastki trzeciego stopnia z 2 i ta liczba pierwiastek szóstego stopnia ze 128. Obie są dodatnie, czyli mogę stronami podnieść do kwadratu i zobaczyć, jaka będzie między nimi zależność. 2 do kwadratu 4, pierwiastek trzeciego stopnia z 2 do kwadratu, to będzie po prostu pierwiastek trzeciego stopnia z 2 do kwadratu. Pierwiastek szóstego stopnia ze 128 do drugiej, to się redukuje stopień pierwiastka, bo to jest tak, jak zapisać 128 do 1 szóstej i do drugiej, czyli to jest 128 do 2 szóstych, czyli to jest 128 do 1 trzeciej. 128 do 1 trzeciej. I teraz idąc dalej, 128 to jest 2 do potęgi 7 i do potęgi 1 trzeciej. Czyli mamy 2 do potęgi 7 trzecich. A tutaj mamy tak, 4 to jest 2 do drugiej i mamy 2 do potęgi 2 trzecie. Stopień potęgi idzie do licznika, stopień pierwiastka idzie do mianownika. Czyli mnożąc, dodajemy wykładniki, mamy 2 do potęgi 2 plus 2 trzecie, czyli mamy 2 do potęgi 2 i 2 trzecie, czyli 8 trzecich. A tutaj mamy 2 do potęgi 7 trzecich. No to która z tych liczb będzie większa? Ta, która ma większy wykładnik. 8 trzecich jest większa od 7 trzecich, czyli nierówność w tę stronę ustawiamy. Podpunkt F mamy, czyli nierówność ustawiamy w tę stronę. Teraz podpunkt G. Przepiszmy sobie te liczby, albo od razu. Dziesiątkę zapisujemy pierwiastek z 10 jako 10 do 1 drugiej, a pierwiastek 6 stopnia z 1000 to jest inaczej pierwiastek 6 stopnia z 10 do 3, czyli pierwiastek 6 stopnia, albo od razu przejdźmy na potęgę, 10 do potęgi 3 szóste, a 10 do potęgi 3 szóste to jest 10 do potęgi 1 drugiej, no bo ta liczba poszła tu, a stopień pierwiastka poszedł tutaj do mianownika. Tak to działa. No i mamy tutaj między tymi liczbami zachodzi równość. To są takie same liczby. No i podpunkt H. Podpunkt H. Co my tutaj mamy? Mamy takie ustrojstwo. I teraz zobacz. Tutaj te dwójki wiadomo, że są takie same, czyli trzeba porównać minus pierwiastek 5 stopnia z minus 7 i minus pierwiastek 10 stopnia z minus 7 do kwadratu. Zapiszmy te dwie liczby obok siebie. 2 minus pierwiastek 5 stopnia z 7 i 2 minus pierwiastek 10 stopnia z minus 7 do kwadratu. I tutaj trzeba bardzo precyzyjnie, jeszcze znak minus 7, bardzo precyzyjnie popatrzeć na to wyrażenie. Zobaczmy, kolejność jest potęgowanie, pierwiastkowanie tutaj. Co robimy najpierw? Minus 7 podnosimy do kwadratu, czyli będzie 2 minus pierwiastek 10 stopnia. Minus 7 do kwadratu to jest 49. Ważne, że ujemna do kwadratu jest dodatnia. To jest 2 minus pierwiastek 10 stopnia z 7 do kwadratu tak naprawdę. Czyli to jest 2 minus 7 do potęgi 2 dziesiąte, czyli 2 minus 7 do potęgi 1 piątej. A tutaj zobaczmy, jak jest nieparzysty stopień pierwiastka, to my sobie znak spod pierwiastka możemy wyciągnąć, czyli będzie 2 minus i minus daje nam plus pierwiastek 5 stopnia z 7. No i widzimy, tutaj odejmowaliśmy
Tutaj dodajemy do dwójki, czyli liczba po prawej jest większa od liczby po lewej. To znaczy odwrotnie, liczba po lewej jest większa od liczby po prawej.